Monika Głombińska, antropolożka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Autorka jedynego w Polsce bloga o antropologii sądowej Antropogik. Bloga założyła, by dzielić się swoją pasją i pokazać nauki sądowe z nieco innej strony, nawiązując do popkultury. Prywatnie fanka kina akcji, filmów Marvela i Harry'ego Pottera kocha czytać, gotować i jeść, a czas wolny spędza ze swoim psem, Femurem, którego imię nawiązuje do antropologii i oznacza kość udową. Zapraszam. Dzisiaj moją gościnią jest Monika Głąbińska, antropolożka sądowa, którą możecie też kojarzyć z Instagrama, gdzie występuje jako antropogik. I dzisiaj z Moniką będziemy rozmawiać o książce twojej, czyli o zbrodniach wyczytanych z kości, ale też ogólnie o antropologii sądowej. Bardzo się cieszę, że tutaj zawitałaś. No mi też jest bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. <laughs> Przede wszystkim chciałam ciebie zapytać o to, to jest pytanie, które się pojawiało bardzo często, bo zadałam je swoim obserwatorom i obserwatorkom. Czym się tak naprawdę zajmuje antropolog sądowy? No właśnie, antropolog sądowy ma takie dwie, dwa główne nurty pracy. Jeden mm. znany bardziej, drugi mniej. Tym bardziej znanym jest oczywiście identyfikacja zwłok w zaawansowanym stadium rozkładu i, i szczątków kostnych na potrzeby sądowe, na potrzeby prokuratury, sądu, jakichś organów ścigania. Kiedy zachodzi podejrzenie, że w przypadku śmierci tej osoby mogło dojść, do, że ona mogła dojść, mieć, że w niej mogły mieć udział osoby, osoby trzecie. trzecie. Mm -hmm. A druga część naszej pracy, coraz większa, coraz częstsza, to jest identyfikacja osób żywych, czyli identyfikacja osób z nagrań wideo. To są takie sytuacje jak bójki, kradzieże, próby kradzieży, mhm. czy nawet przestępczość seksualna. Zniebywałe. A mnie to niesamowicie fascynuje. Czy mogłabyś też powiedzieć, bo mam wrażenie, że to się często myli, te um, zawody czy profesje, czym się różni praca antropologa sądowego? koronera, patomorfologa yy, i medyka sądowego. Tak, medyka sądowego. Um, medyk sądowy, tak może zacznijmy od końca, to jest lekarz ze specjalizacją, ze specjalnością z medycyny sądowej, który um, zajmuje się no, przeprowadzeniem sekcji zwłok, z tym jest głównie kojarzony, chociaż to co ciekawe, medycy sądowi mają więcej pacjentów żywych rocznie niż zmarłych, bo oni też przeprowadzają obdukcje, różne okay. badania osób żywych, tak, związane chociażby z um, badaniem ofiar gwałtów. na Przykład, mm -hmm. jakimś orzecznictwem, to, to też tym zajmują się medycy sądowi. Natomiast tam był jeszcze antropolog. Koronor, koroner, tak, tak? Tak, koroner, patolog, patomorfolog i yy, antropolog. To patomorfolog. Patomorfolog nie jest medykiem sądowym, chociaż patomorfolodzy muszą odbyć staż z medycyny sądowej, można to tak nazwać. Muszą przeprowadzić określoną liczbę sekcji zwłok, ale to nie muszą być sekcje sądowo-lekarskie, to mogą być. Sekcje takie, które przeprowadza się w szpitalu po mhm. śmierci człowieka, żeby po prostu poznać dokładną przyczynę zgonu, gdzie wiemy, że no osoba w jej śmierci nie brały osoby udziału osoby trzecie, i tych sekcji musi być kilkaset. Teraz już dokładnie nie pamiętam ile dokładnie. Natomiast patomorfolog z zasady zajmuje się badaniami histologicznymi, między mhm. innymi tkanek, czyli jeżeli pobierzemy jakiś fragment tkanki, nieważne czy to będzie od osoby żywej, czy ze zwłok, no to taki patomorfolog będzie. Sobie ogląda pod mikroskopem, wybarwiał odpowiednio. Czy to jest na przykład taka osoba, do której trafiają nasze wycinki, nie wiem, z biopsji i tak, tak dalej? Tak, no, tak, tak. To też jest element patomorfologii, mhm. no bo oczywiście patomorfologia się specjalizuje w różnych y, dziedzinach. Mamy właśnie y, patologów, którzy zajmują się na przykład onkologicznymi mhm. pacjentami, i wtedy to faktycznie te wycinki z biopsji do nich trafiają, czy na przykład, nie wiem, jeżeli ktoś ma robioną bronchoskopię i tam podejrzewamy na przykład raka płuca, to wtedy, wtedy też do, do takiego patomorfologa to trafia, potocznie zwanego patologiem właśnie. No właśnie. Stąd ta, stąd ta zbieżność mm. i ta, te, to częste mylenie. Mi się zdarzało bardzo często mylić, co oczywiście przepraszam, ale zostało mi to mm. właśnie kilka razy wypomniane i dlatego chciałam Ciebie zapytać. Właśnie czym to się różni, żebyśmy tak raz na zawsze zapamiętali. Natomiast jeżeli chodzi o antropologię uh -huh. no to my tutaj współpracujemy oczywiście też z lekarzami medycyny sądowej czyli z medykami sądowymi, uh -huh. ale my zajmujemy się głównie szczątkami kostnymi. Czasami to, do tego też dochodzą ciała w takim bardzo zaawansowanym stadium rozkładu. Wtedy, we współpracy z medykiem sądowym, przeprowadzamy analizę, coś na kształt sekcji zwłok, można mm -hmm. powiedzieć, no bo to jest w protokole sekcyjnym. Natomiast często tych tkanek jest tak niewiele, że w sumie one same nie powiedzą wiele na temat przyczyny zgonu czy, czy tego, kim była ta osoba, mm -hmm. więc potrzebny jest antropolog. Natomiast koroner, no to jest najtrudniejsze do wyjaśnienia, no tak naprawdę. Czy to w Polsce faktycznie funkcjonuje taka, taki zawód jak koroner, czy to jest takie zapożyczenie nasze z seriali i filmów ze Stanów Zjednoczonych? Trochę zapożyczenie. Mhm. Chociaż miała wejść do Polski funkcja koronera, to było zaplanowane nawet na ostatni kwartał 2022 roku, do tej pory jednak tam nie przeszło to przez, przez odpowiednie mhm. ustawa nie przeszła po mhm. prostu. Natomiast koroner generalnie no, mówi się potocznie, tak? Są gdzieś tam w poszczególnych regionach Polski tak zwani koronerzy, czyli no, to są po prostu medycy sądowi, którzy albo lekarze, którzy no, jadą i stwierdzają zgon. Mhm. Na przykład jeżeli ratownik medyczny w karetce okaże się, że przyjechał i ma zgon, ma zgon w sensie no, pacjent tak. zmarł, no to też mówią potocznie, że czekają na koronera, może tak naprawdę czekają albo na lekarza, który będzie mógł stwierdzić zgon, albo na medyka sądowego. Mhm. W zależności od sytuacji. W Stanach no, to jest bardzo popularne, stąd też to zapożyczenie i, tak. i ten koroner. Natomiast no, w Stanach koroner też nie musi się zajmować sekcjami zwłok. To w ogóle nawet nie musi być lekarz. Tak, no też słyszałam, że wystarczy, że on ma jakieś tam uprawnienia do tego, żeby po prostu przyjechać na miejsce odnalezienia zwłok, tak? czy tam tak. zastania, i, i że stwierdza. Że stwierdza zgon. Powiedz mi, właśnie, mhm. jak wygląda Twój dzień pracy, taki standardowy? No, może, może domyślam się, że nie każdy jest tak, nie wiem, emocjonujący, jak moglibyśmy sobie to wyobrażać, ale taki typowy dzień pracy. Antropologa? Tak. No, to zdziwię wszystkich, bo zwykle jest to raczej taka standardowa, nudna praca. Bo to mm -hmm. nie jest tak, że codziennie wyjeżdżamy gdzieś do, do jakiejś sprawy, która się okazuje, nie wiem, być mm -hmm. morderstwem. A całe szczęście szczęście oczywiście. Ale no, Trudno trudno to, więc trudno to określić jako taki typowy dzień w pracy. Mamy bardzo dużo biurowej pracy swoją drogą, co też jest taka nieznana część naszej pracy, bo przecież opinie biegłych, sądowych muszą być napisane. Do każdego mm -hmm. przypadku musi być sporządzona taka opinia. To jest często kilkadziesiąt stron, które bardzo dokładnie opisują cały Przebieg tego, jak odnaleziono szczątki, kto je odnalazł, jak były przeprowadzone czynności na miejscu, i ujawnienia zwłok, jakie były procedury, które tam zostały podjęte. Potem cały przebieg analizy antropologicznej, czyli wszystko, co określamy na podstawie tych szczątków mhm. kostnych, też sposób ich oczyszczenia jest konieczny w, w, do umieszczenia tam. No więc, tej takiej papierkowej roboty jest bardzo dużo. Kiedy na przykład mamy sytuację, w której już mamy w zakładzie szczątki kostne, no to trzeba nad nimi popracować, tak? Wtedy w zależności od tego, co, jak wygląda sytuacja, no to trzeba je albo oczyścić, albo jeżeli są już takie względnie oczyszczone, można je już ułożyć w porządku anatomicznym, zbadać. Hmm, czyli porządek to, anatomiczny to jest to, że układacie tak jakby puzzle z tych kości, w sensie Trochę tak, trochę szkielet tak jak w serialu, tak, mm -hmm. tak, dokładnie. Czyli na jednym końcu stołu głowa, potem na środku kręgosłup, po bokach żebra, potem kończyny górne obok, miednica, kończyny dolne, tak żeby powstał nam z tego taki szkielet człowieka. No, wtedy też widzimy bardzo dokładnie jakich kości nam brakuje, czy jakich kości nam brakuje, bo to też nie jest tak, że, że znajdujemy zawsze pełne mhm. szkielety. Mm. No, po, takiej, po takim ułożeniu możemy właśnie przeprowadzić tą analizę antropologiczną, czyli określić podstawowe parametry takiego profilu biologicznego, jak my to określamy, czyli mm. wiek, płeć, um, Przyżyciową wysokość ciała, jeżeli y, jest to możliwe, no zwykle jest. Um, czasami są potrzebne dodatkowe badania, na przykład pobranie y, fragmentu kości do y, badania genetycznego, um, obfotografowanie y, tych, y, te, tych zwłok, tych szczątków, um, potem należy, jeszcze jeszcze określić patologie kostne, czy jakieś zmiany chorobowe, czy jakieś urazy, które są widoczne w materiale szkieletowym. No ta praca trwa, to nie jest tak, że to jest 5 czy 10 minut. Mhm. To, to jest no, tak średnio dwie godziny, trzy nawet. Mhm. No, takiej samej pracy z materiałem szkieletowym, jeszcze zależy, co mamy. No, każdą kość trzeba o, oczywiście obejrzeć. Jeżeli są jakieś zmiany, no to oczywiście zanotować albo gdzieś zapisać. Przedyktować na dyktafon, no każdy ma tam inną metodę, mm -hmm. jak to zrobić. No i jak już to wszystko zrobimy, no to wtedy trzeba też usiąść do takiej papierkowej roboty. Natomiast no, jak jedziemy na miejsce ujawnienia szczątków czy zwłok, no to ta praca w dużej mierze zależy od tego, gdzie jesteśmy i co tam się wydarzyło. Bo jeżeli znajdziemy my, albo no ktokolwiek, czy, czy my dostaniemy po prostu informację o tym, że ciało jest, nie wiem, ujawnione w lesie gdzieś, no i pojedziemy tam na miejsce, no to przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy ciało było zakopane, czy może leżało na powierzchni gleby, mhm. bo to już są takie pierwsze informacje, w jakiej pozycji leżało. No dobrze, jeżeli nikt nie ruszył tego ciała, no mhm. czasami, czasami też no w przypadku szczątków kostnych to jest mniejszy problem, w przypadku zwłok te zwłoki są przewracane, bo na przykład jest tam próba no tak. sprawdzenia czy żyje osoba mm. i tak dalej. No oczywiście to jest zawsze to ważniejsze. Zobaczyć, się stało, tak, tak, tak. to jest zawsze ważniejsze, bo istnieje szansa, że możemy uratować komuś życie. Natomiast no w przypadku szczątków kostnych raczej nikt ich nie dotyka. Mm. I widzimy, w jakiej pozycji leżą, czy w jakiej pozycji zostały pochowane, to też nam dużo mówi. Bo jeżeli mhm. w grobie osoba leżała na brzuchu z jakimiś dziwnie ułożonymi kończynami, no to możemy podejrzewać, że te zwłoki zostały tam porzucone, celowo ukryte. A jeżeli to są zwłoki leżące w takim standardowym układzie, jak na pogrzebach, no to być może ktoś pochował tą osobę dawniej albo mhm. niedawno, bo z jakichkolwiek powodów, to, to by trzeba było wtedy wyjaśnić. No, ale generalnie to jest taka podstawowa kwestia. No, w przypadku, kiedy podejrzewamy, że to może być jakiś archeologiczny pochówek, no to dobrze sobie jeszcze sprawdzić, gdzie północ, gdzie południe, gdzie wschód, gdzie zachód, mhm. ustalić to wszystko, bo w zależności od kultury, w różną stronę to mhm. były chowane osoby zmarłe. Sprawdzić, czy w grobie jest jedna osoba, czy może więcej, bo to też jest istotne. No i potem albo opfotografować to, to miejsce, albo zrobić rysunek, najlepiej jedno i drugie. Bo to zawsze im więcej dokumentacji tym lepiej. No potem trzeba wejść i sprawdzić co tam się dokładnie stało, oczyścić, może nawet nie tyle oczyścić, co spróbować odsłonić ten szkielet na tyle, jeżeli nie jest odsłonięty, żeby można go było wyjąć, tak? Bezpiecznie i w bezpieczny sposób I to faktycznie jest tak, że wy wtedy robicie to tymi pędzelkami, szczoteczkami, tak delikatnie, czy... To znaczy tak, to mhm. zawsze jest delikatnie, no bo mhm. materiał kostny może być bardzo delikatny, w zależności od tego, w jakim środowisku przebywał, no to czasami jest bardzo kruchy. Czasami po prostu kości danej osoby są po prostu kruche i, i tyle. Na przykład jak ktoś miał osteoporozę, no to te kości na pewno mm -hmm. będą dużo bardziej delikatne. Więc staramy się to robić delikatnie. Z pędzelków też korzystamy, mm -hmm. ale często też korzystamy na przykład z takich noży do malowania farbami, jak plastycy. No to to też jest bardzo przydatne narzędzie, bo to są takie bardzo małe i cienkie łopatki, którymi możemy gdzieś tam spokojnie tak. sobie mm -hmm. te kości wyjąć, bez naruszenia żadnych innych elementów no i teraz na tym etapie też oczywiście współpracują z nami często technicy, czy biegli innych dziedzin, bo w zależności od tego, czy mamy owady, czy mamy jakieś, nie wiem, ubranie, na którym są plamy krwi, czy trzeba pobrać próbkę gleby, no to, to tym już się zajmują specjaliści um, określoni, mm -hmm. którzy są określani jako biegli sądowi, bądź właśnie technicy kryminalistyczni. Bo ty to nie była Twoja ścieżka kariery, którą sobie wymarzyłaś na początku, prawda? Ty się w antropologii sądowej zakochałaś. Ja się zakochałam w ogóle w antropologii. Mhm. Nie w antropologii sądowej, bo jeszcze okay. wtedy nawet nie myślałam o tym. Ale tak, tak. Ja w ogóle chciałam być lekarzem ja chciałam być kardiochirurgiem. I w tym kierunku nawet zdawałam maturę. Pamiętam te godziny, które spędziłam nad zadaniami z fizyki, bo wtedy jeszcze była fizyka konieczna Ja maturze. dlatego nie poszłam na medycynę, bo już fizyki bym nie przerobiła. Byłam gotowa na chemię i biologię, ale fizyki już nie. No właśnie, ja się spięłam i, <grym> i zdałam nawet tą fizykę rozszerzoną. Jeszcze w dodatku będąc w klasie humanistycznej, bo to też ciekawa, ciekawy <grym> zbieg okoliczności. Natomiast no, zabrakło mi punktów. No i stwierdziłam, że no dobra, czas na plan B, czyli pójść na biologię, albo zostanę, albo za rok poprawię maturę i będziemy myśleć dalej. Mhm. No na biologię poszłam z myślą, że będę genetykiem. Nawet nie sądowym, tylko po prostu, że będę pomagać mhm. ludziom, którzy nie wiem, są chorzy na nowotwory, mhm. żeby dobierać im terapie celowane, albo po prostu osobom z chorobami genetycznymi. Mm, I że tym się będę zajmować. A później no moja koleżanka poprosiła mnie, żebym poszła z nią na spotkanie koła antropologów. No i tak stwierdziłam, ok, pójdę, zobaczę. No, oni się wtedy szykowali, studenci, którzy należeli do koła, szykowali się wtedy do zajęć z gimnazjalistami, licealistami, bo to jeszcze były te czasy, kiedy gimnazja istniały. I powtarzali sobie na podstawie wiek wieki, płeć, o ocenianie płci i wieku. No i jak to zobaczyłam, zobaczyłam, jak oni patrzą i potrafią określić to na tej podstawie, no to ja po prostu się w tej antropologii zakochałam. Jeszcze wtedy nawet nie wiedziałam, że będę antropologiem mm -hmm. sądowym, że to będzie moja ścieżka kariery. Ja po prostu wiedziałam, że chcę być antropologiem. Coś niebywałego. A mm -hmm. jak wygląda ścieżka zawodowa? To też pytanie, które się pojawiało chyba najczęściej. Co trzeba zrobić, żeby zostać antropologiem sądowym? Generalnie może tak, zacznijmy od mhm. zanegowania mitu, bo większość ludzi mhm. myśli, że jesteśmy lekarzami nie, nie jesteśmy, jesteśmy biologami. No i teraz obecnie no wystarczy, wystarczy w sensie, no jest taki osobny kierunek, jak biologia człowieka. Kiedyś nie było takich mhm. specjalności, trzeba było skończyć biologię ogólną, a potem w ramach... Specjalizacji. Albo mhm. specjalizacji, a wcześniej jeszcze jak nie było specjalizacji, no to po prostu tematów magisterek, nie? Które się tam wybierało, jakby szło się w odpowiednim kierunku. No obecnie są, jest prościej, bo są po prostu te studia kierunkowe. Ja sama jeszcze robiłam licencjat z z biologii ogólnej, ze specjalnością z biologii człowieka, a dopiero magisterkę z biologii człowieka jako kierunku osobnego. Mm, no i no. Trudno powiedzieć, co dalej, bo tak naprawdę mhm. to jest trochę szczęścia, trochę potu krwi i łez, bo tak niekoniecznie w tej kolejności. Mhm. No, ja miałam to szczęście, że miałam w obu przypadkach i licencjatu, i magisterki świetnych mentorów i promotorów, którzy pomagali mi, i jak gdzieś tam od początku wiedziałam, że chcę, chcę iść w stronę kostną. Mhm. Mm. Od połowy licencjatu mniej więcej zdawałam sobie sprawę z tego, że to na pewno wolałabym, żeby to była antropologia sądowa niż fizyczna, bo to są te same techniki, tylko wykorzystywane w różnych celach. I tak dążyłam w tym kierunku. Na początku nie mogłam znaleźć promotora swojej pracy magisterskiej, bo chciałam koniecznie pisać w zakładzie medycyny sądowej. I trudno mi było znaleźć promotora, bo nie każdy chciał być zewnętrznym promotorem. Ostatecznie udało mi się to w Poznaniu, gdzie, gdzie teraz jestem. Więc no tutaj dużo szczęścia i właśnie takiego samozaparcia. Jak nie drzwiami, to oknem, jak nie no. oknem, to kominem. No tak to mniej więcej wyglądało mhm. w moim przypadku. No i dużo, dużo nauki. Jakby, tylko mnie to fascynowało, więc ja bardzo chętnie czytam te wszystkie publikacje, mhm. artykuły naukowe. Gdzieś tam się douczałam tego wszystkiego. No, w doczytywałam, bo oczywiście na studiach mieliśmy na przykład entomologię sądową, ale to było w bardzo okrojonych, y, y, okrojonej liczbie godzin, mhm. więc doczytywałam sobie to, co mogłam. No medycynę sądową też mieliśmy, ale też to nie było tyle, ile na przykład mają studenci medycyny, więc też doczytywałam. Di Majo przerobiłam w prawo, lewo jeszcze w poprzek, y, bo mnie to po prostu interesowało. Mhm. No, nie twierdzę, że na przykład z entomologii jestem świetna, ale... To jest ta nauka o robakach? Tak, to jest tak, tak to, o owadach. No. O owadach, przepraszam, tak. przepraszam, przepraszam. Tak. Entomolodzy mogliby się się oburzyć, bo robak i owad mm. to dwie zupełnie różne, dwie różne rzeczy. Tak. Na tyle mnie wyczulili, żeby zwracać na to uwagę. Natomiast ja nie jestem jakimś świetnym entomologiem. Ja potrafię rozróżnić jakieś tam podstawowe owady, które są, które żarują na zwłokach, ale no, całe szczęście mam specjalistów, którzy zajmują się tym za mnie. No właśnie. A czy jak. Wiedziałaś, że będziesz chciała się zajmować kośćmi i że będziesz y, szła w tę stronę właśnie y, antropologii sądowej. To czy miałaś jakieś takie poczucie czy obawy, że będziesz obcowała na co dzień y, w swojej pracy z takim mrokiem, z tą taką bardzo mroczną stroną, y, no może nie życia, ale właśnie bardziej śmierci nawet? Mhm. Y, czy ten mrok w Twojej pracy istnieje? To znaczy, tak. Y i tak i nie. Mhm. Może zacznijmy od początku. Jak szłam w kierunku antropologii sądowej, no to nie, jakoś tak, nie, może nie, że nie myślałam o tym, ale ja ze śmiercią generalnie, jako taką, i z ideą śmierci, ja byłam bardzo oswojona od zawsze. W moim domu to w sumie nie był nigdy temat tabu. Moja mhm. babcia też bardzo dużo mi o śmierci opowiadała. Ja Jak już mała dziewczynka, chodziłam na pogrzeby, naprawdę mhm. pamiętam, że chyba. Pierwszy pogrzeb to pogrzeb mojej prababci, który tak doskonale pamiętam. To miałem jakieś 4-5 lat, to, to pamiętam doskonale. A twoja rodzina wychowywała się, to też jest chyba dość istotne, na wsi bardziej, czy raczej w mieście? To znaczy, ja się urodziłam w mieście, mm. mieszkaliśmy w mieście, ale okay. moja babcia i generalnie moja cała rodzina pochodzi z Kresów i okay. duża część tej rodziny też ze strony mojego dziadka, mm. zwłaszcza mieszka na wsi. Ta moja prawabcia też na wsi mieszkała, więc to też stąd wynikało. Moja babcia też była z tego. Starszego pokolenia, które przeżyło drugą wojnę światową, mm -hmm. więc jakby no, dla niej śmierć była może nie tyle że czymś naturalnym, no, była czymś smutnym, ale no, jakby nieuchronnym. Mm, więc no, dużo się o tym mówiło, więc jakby samą śmierć, ja nigdy nie byłam przerażona. Zawsze też moja babcia wychodziła z założenia i zawsze mi to powtarzała, że trzeba się bać żywych, nie zmarłych, bo zmarły już Świetna. nic nie zrobi. Tak. Mm, więc no, w pewien sposób może mnie to oswoiło nawet trochę z tym, z tym wszystkim. Um, ja też nie mam takich. Lęków w takim sensie, że um, ja się nie brzydzę wielu rzeczy, w sensie mi jest trudno znaleźć coś, co, y, y, co sprawi. No, są rzeczy oczywiście. tylko rozmawiałeś o tych rzeczach. Tak, tak, tak. Trypofobia. <tryso> 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 <tryfo> Dokładnie. Nie. Ale to, to na przykład też nie jest tak, że mnie to brzydza, bo, <tryso> bo ja po prostu. Mniej no, przyjemne uczucie. Przyjemne uczucie, mhm. ale no, ja nie mam czegoś takiego, że jak coś, nie wiem, źle pachnie albo źle wygląda, to ja, nie wiem, nie podejdę i nie, nie zerknę. Ja też mam dość słaby węch, więc to znaczy czuję zapachy, ale nie, nie jestem na nie jakoś tak szczególnie wrażliwa, więc to też na pewno mm -hmm. pomaga. Mm, jakoś tak no, mi to przyszło z łatwością, ale wydaje mi się, że no, każdy z nas ma takie swoje wewnętrzne predyspozycje do czegoś, i, i to gdzieś może też z tego wynikać. No, ja wiem, że są zawody, w których ja bym nie była w stanie pracować, ja nie byłabym w stanie, nie wiem, pracować jako lekarz czy pielęgniarka, na przykład na onkologii dziecięcej, bo mm -hmm. ja tamto tam bym się załamała po godzinie, przypuszczam. No, Więc... też, też trudno mi sobie to wyobrazić. Tym bardziej, że właśnie obcujesz takim cierpieniem, na które po prostu nie masz wpływu, i to jest mm -hmm. taki sprzeciw wobec tego porządkowi świata. A czy mm -hmm. przypominasz sobie taką, um, takie doświadczenie swoje zawodowe, które cię w jakiś sposób bardzo, od razu mam trzy pytania: takie, które bardzo cię zmieniło albo ukształtowało, takie, które cię, um, które tobą wstrząsnęło i pozostało z tobą na dłuższy czas? Wstrząsnęło? Hmm. Albo zrobiło na tobie takie największe wrażenie? Wstrząsnęło na pewno nie, bo to tak y, y, myślę o tym wszystkim. Raz miałam taką sytuację, że faktycznie to nawet nie była sprawa, którą ja się zajmowałam. To, to w ogóle nie, nie było moje, że tak powiem, tylko gdzieś tam byłam w zakładzie i słyszałam, że na stole czeka na sekcję dziewczyna, którą napadnięto w parku. Mhm. I w sumie nawet nie wiem, co się tam konkretnie stało czy, i w jaki sposób zmarła, od, od jakich obrażeń. Ale tego samego dnia wieczorem późnym szłam sama do sklepu zoologicznego w bardzo prozaicznym celu kupić żywirek dla kota po mhm. prostu. I szłam przez taki skwerek, deptak, no, takie te, troszkę zadrzewione miejsce. I normalnie tam zawsze jest masa ludzi. Masa m, ludzi spacerujących z psami, m, jakieś dzieci przechodzące. Mhm. No, to jest taki punkt, w którym wiele osób y, się przemieszcza. Zwłaszcza, że zaraz obok jest osiedle mieszkalne. A tego dnia nie było tam nikogo. I to było takie... No, już tak troszeczkę ciarki mi Działało to, ci to Tak, tak. To wtedy mhm. zadziałało mi na wyobraźnię. Zwłaszcza, że mm, jeszcze był jakiś problem, pamiętam chyba z oświetleniem, l, część latarni nie działała. Mówię, no dobra, no trzeba iść, to idę. <grym> Ale to najprzyjemniejsze nie było. Moja mama <grym> do tej pory się z tego śmieje, bo mm, wtedy faktycznie w, pierwszej, w pierwszym odruchu sięgnałam po telefon i tak mówię: cześć, mamo, wiesz, bo miałam taką sprawę, a teraz <grym> idę. Porozmawiaj ze mną przez ten telefon, co? <grym> <grym> Właśnie czego się nauczyłaś z historii takich, w których jesteś biegłą? I tutaj mówię o, głównie o, zb o zbrodniach, albo o, na przykład o przestępstwach. Czy właśnie w jaki sposób zaczęłaś dbać bardziej o swoje bezpieczeństwo czy swoich bliskich, czy w ogóle tak jest? Czy na przykład, od tamtej historii, kiedy się przestraszyłaś w parku, to na przykład, już nie chodzisz po cięku po parkach? To znaczy tak, ja generalnie rzadko chodzę po parkach w mm -hmm, pociągu, bo mm. jakoś tak nie mam okazji ku temu. To może nie jest tak, że jakoś szczególnie dbam. Ja zawsze raczej dbałam o bezpieczeństwo. Gdzieś tam to mi też wpojono w domu. Ale faktycznie no, jest takie coś, że się gdzieś tam patrzy wokół siebie i stara się, a to już jest takie zawodowe chyba też trochę zboczenie, że się zaczyna zapamiętywać dużo szczegółów. To w ogóle sytuacja, o której opowiem, w ogóle nie była związana z moim zawodem, ale. Mniej więcej rok temu wyszłam na poranny spacer z psem. To była nie szósta rano w niedzielę. My sobie zawsze chodzimy do parku, a żeby przejść, przejść do tego parku, musimy przejść przez takie dość duże osiedle, mm. takie z lat 90. powiedzmy. Zawsze tamtędy chodzimy, zawsze jest wszystko okej, okay. w ogóle lato, słońce świeci. I idąc już w stronę tego osiedla, wychodząc z miejsca, w którym ja mieszkam, jest pętla tramwajowa. No ja, i kościół. Ja szłam w stronę kościoła i tak widzę, że na tej pętni tramwajowej stoi człowiek, tak dziwnie ubrany, bo było bardzo ciepło, ja już wtedy szłam, pamiętam, w krótkim rękawku. Skórzana kurtka, buty takie, no powiedzmy wojskowe, mhm. duży plecak wypełniony. No i faktycznie y, zwróciłam na niego uwagę, ale mówię, no dobra, no, też nie wariujmy, pewnie, nie wiem, wraca z jakiejś nocki, może na ochronie, mhm. cokolwiek. No i tak zaczęłam sobie krążyć yy, z psem po tym, yy, po tym osiedlu, po czym okazało się, że pan mnie śledził. Do parku nie doszliśmy, zawróciłam i faktycznie wtedy przypomniały mi się wszystkie sytuacje z jakichś takich moich kursów samoobrony czy magii, na którą uchodziłam, że już tam zaczęłam chodzić bliżej okien, w sensie pod samymi oknami, pod blokami, zaczęłam tam się rozglądać z jakąś taką butelką, żeby w razie czego zrobić tulipana. I tak mówię, no nie, w jednej ręce mam smycz, no mówię, nie będę wyciągać z telefonu, no bo już totalnie stracę jakby to, to, tą przewagę, że chociaż mam tą jedną rękę wolną. No mój pies Chyba też zauważył, że coś się dzieje, bo tak bardzo się trzymał tej nogi, tak grzecznie szedł, gdzie on normalnie bardzo dużo wącha, więc chyba zauważył, że coś, coś mhm. zmieniłam, zmieniłam krok. I był taki kluczowy moment, w którym zastanawiałam się, co zrobić, bo droga od kościoła do mojego domu już nie przebiega przy żadnym bloku, tam są domki jednorodzinne i wysoki płot. I już postanowiłam, że trudno, najwyżej wejdę do kościoła, więc niedziela trwa msza. Najwyżej ktoś mnie okrzyczy, że weszłam Ale z psem. Z psem. Mhm. Ale na szczęście msza się skończyła i po prostu ruszyłam z tłumem. Po prostu tak się oglądając za siebie, widziałam tego pana, który tam gdzieś stał dalej. Potem okazało się, jak gdzieś tam opowiedziałam o tym sąsiadce z osiedla, że dokładnie ten rysopis, który zapamiętałam, to był pan, który gdzieś tam napastował seksualnie dziewczyny na osiedlu. Więc, Ale też widzę, że zapamiętuję więcej rzeczy, takie właśnie charakterystyczne. Bo nie widziałam twarzy tego człowieka, ale gdzieś tam starałam się zapamiętać, jak chodzi, ile ma, jak, jak, jak wysoki jest, jaką ma budowę ciała, mhm. gdzieś tam, to takie rzeczy zostają faktycznie. Wow, to bardzo ci współczuję, takiego doświadczenia, pewnie mhm. przerażające bardzo. Znaczy, mhm. potem mi przeszło, mi też szybko takie stresy przechodzą, na szczęście, ale no, to faktycznie mhm. trzeba być uważnym, mieć oczy dookoła głowy, to, to mnie, tego mnie to też nauczyło. Mm, ale tak też nie, nie przesadzam. Nie? W sensie staram się raczej też trzymać w tajemnicy to, gdzie konkretnie mieszkam. No, ale to tak myślę, że każdy z nas raczej robi. To nawet nie tak. wynika z kwestii pracy w zawodzie takim, mhm. jakim pracuję, ale nawet no, osoby, które pracują w internecie, no przecież to też jest raczej... Tak, ja się taka... kiedyś właśnie złapałam na tym, że coś kręciłam właśnie pod blokiem, oczywiście nie pokazywałam ani adresu, ale zobaczyłam, że ile jest takich informacji, które są dookoła mnie, które mhm. można wywnioskować, chociażby, z, z, no, nie wiem, no, bloki jakieś charakterystyczne, czy jakiś układ ulic i jak teraz się staram coś takiego robić, to raczej właśnie w bardzo ciasnych kadrach, żeby przypadkiem właśnie. tego nie zdradzić. Ale a propos po właśnie telefonu, zdjęć i, i internetu e, zachęcasz do tego, żeby każdy sobie zrobił selfie z szerokim uśmiechem. Dlaczego? Może nawet nie zachęcam, ale stwierdzam, że większość z nas mhm. ma takie zdjęcie, chociaż jedno w telefonie. I y, jakiś czas temu ukazały się badania, według których takie selfie, y, gdzie jesteśmy uśmiechnięci, może pomóc w identyfikacji człowieka. Takie selfie było wykorzystywane w kilku przypadkach. To tam chyba była ofiara tsunami Oso osoba, która wyjechała do Ameryki Południowej i tam zaginęła. I w jeszcze jakimś jednym przypadku, teraz już, na, już go dokładnie nie pamiętam. Natomiast posłużyło to do wstępnej identyfikacji. No mamy na takim uśmiechniętym zdjęciu widać dokładnie nasze mhm. zęby, widać, czy mamy jakieś ubytki no, w tych przednich zębach, tak. chociaż jaki jest ich układ, może jest jakaś cecha charakterystyczna. No, w przypadku tych sytuacji, o których ty, 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 przypadku, w przypadku tych przypadków, w przypadku mhm. tych y, sytuacji, o których opowiadam, to tak naprawdę mm, tam były bardzo dużo, było bardzo dużo charakterystycznych charakterystycznych cech. Jedna osoba miała ubytek w jednym z zębów, druga miała złamany, złamaną jedynkę, czyli, mhm. czyli to było bardzo widoczne. I to gdzieś tam pomogło w wstępnej identyfikacji. I to zawęża nam bardzo grupę osób poszukiwanych, dzięki czemu na przykład możliwe jest pobranie DNA od konkretnej osoby, żeby sprawdzić, czy to jest, mhm. czy to jest osoba, której szukamy. Inną kwestią jest fakt, że to nie jest metoda Powszechnie stosowana, to nie jest częsta metoda, ale no to już jest coś, czego można się złapać, jak już mamy jakieś Ale początek. ona też nie jest stuprocentowo pewna, bo nie, ja powiem, że taki właśnie przypadek. Yy, yy. Nie złego skazania, tylko skazania na śmierć, na karę śmierci niewłaściwego nie człowieka w Stanach Zjednoczonych. Na szczęście do tej kary śmierci nie doszło, ale to była bardzo dziwna sytuacja. Mianowicie człowiek y, był podejrzany o zabójstwo, skazany za zabójstwo kobiety, na której ciele zostawiono y, odcisk zębów po prostu sprawca pogryzł ofiarę. Mhm. Tak. I y, y, ten człowiek miał bardzo specyficzny zgryz, bardzo krzywy miał zęby, więc y, absolutnie uznano, że i faktycznie ten odcisk pasował, w, no Praktycznie tam w całości, do, do tego jego odcisku zębów. On przez całe swoje życie walczył o sprawiedliwość. Od wiem, chyba siedział 24. 20... 3-30 lat i w końcu trafiono na człowieka, który był w tamtej samej okolicy, był właśnie skazany za gwałty i za jakieś przestępstwa seksualne i miał bardzo podobną zmianę, czy, bardzo podobną wadę zgryzu i faktycznie porównano, że tam pasuje to w 100% u, u tego człowieka skazanego y, no, niesprawiedliwie pasował tam w 90 iluś i, i to, to mi całkowicie rozwaliło głowę, że, no, okay. że czasami są takie przypadki, że właściwie no, nie ma przypadków w takich sprawach, nie? a jednak... Mm. No to w ogóle był niesamowity zbieg okoliczności, że oni mieli mm. podobną wadę z gryzu, tak. ale no, daleko szukać. No nasze polskie podwórko i sprawa Tomasza Komendy. No to też Właśnie. była podobna sytuacja. Natomiast no, w przypadku w ogóle śladów ugryzień, to jest jeszcze zupełnie inna kwestia, bo ślady ugryzień to nigdy nie jest pieczątka naszych zębów, to nigdy nie jest idealnie odwzorowanie o, jest naszych ciekawe. zębów. Tak. Mm. Mm. I ym, 100% pewności przy analizie śladów ugryzień, to raczej mało, które biegły tak powie, że mm -hmm. to jest 100%. bo na ślad ugryzienia wpływa bardzo wiele czynników. To, co gryziemy, mm -hmm. czyli, czyli czy to będzie skóra, a jak to będzie skóra czy tkanki, nie wiem, człowieka, zwierzęcia, no tak. to która to będzie część ciała, tak? Jak ona się będzie układała? Czy skóra będzie naciągnięta, czy nie? Czy jak ja na przykład ugryzę ciebie w rękę, to będziesz próbował mi ją zabrać? Czy, ma, czy, będzie, czy może ją no zostawisz? Tak. No bo to też na to wpływa. Hmm, czy to, jaki był w ogóle mechanizm ugryzienia, tak? Bo to też jest kwestia tego, czy, czy próbowaliśmy się bronić, czy ktoś po prostu nam wsadzi tą rękę w zęby mhm. i jakby próbował nam zrobić krzywdę mhm. w jakiś sposób. No, na to wpływa bardzo wiele rzeczy. I też wiek osoby nawet, bo skóra w różnym wieku no, ma różną elastyczność, więc to też będzie wpływało w ogóle na ślad ugryzienia. Więc analiza śladów ugryzienia to jest w ogóle bardzo, bardzo skomplikowane, skomplikowane zagadnienie. W Polsce zawsze korzystamy z pomocy stomatologów, lekarzy, dentystów, czy nawet czasami ortodontów, jeżeli jest jakaś taka sytuacja, w której że jest to potrzebne, to, to i tak jak mówię, no to nigdy nie jest w 100%, procentach, to nigdy nie jest taki idealny odcisk, to nie, nie jest pieczątka naszych zębów. Um zawsze warto o tym pamiętać. To jest jedno. W, w kwestii y, selfie, do którego się jeszcze odniosę, no to to jest wstępna identyfikacja, więc to jakby no, zawężamy tylko krąg podej... można nawet no, nie może, może wykluczyć kogoś tak, na tej podstawie. Mogę chociażby. wykluczyć albo mhm. stwierdzić, że okej, okay, być może to jest osoba, której szukacie, tak? Dajcie nam swoje DNA, wyślemy, żeby zrobić dokładniejsze badania. To jest taka wstępna metoda przesiewowa, żeby odsiać ewentualne osoby, które, które też może kogoś mhm. szukają. Też się zgadza wstępnie profil biologiczny że kobieta w takim i takim mm -hmm. przedziale wiekowym no ale tutaj mamy mm, jakąś możliwość sprawdzenia natomiast no, w przypadku śladów ugryzień no to tak jak mówię tam, to jest tak ogromna mm, ogromna liczba zmiennych które wpływają właśnie na to mm -hmm. no, że to jest ja, ja bym nie dała 100% i znam niewielu antropologów czy odontologów tak. mm -hmm. którzy by to zrobili a jak, um, jakie są takie najbardziej charakterystyczne dla nas cechy Właśnie takie antropologiczne, po których najłatwiej jest kogoś identyfikować. No bo mamy odciski palców, mamy. No mówię tutaj, jeżeli ciało się zachowuje tam w jakiś. Mm. Albo nawet jeżeli chodzi o identyfikację osób żywych, czego nie da się zmienić w hmm. wyglądzie człowieka, tak co będzie zawsze tego człowieka definiować? Czy wszystko można zmienić? Na przykład, nie wiem, małżowinę uszną, bo wiem, że małżowina uszna też jest bardzo takim. Tak. Mm -hmm. No, mamy małżowinę uszną, czerwień wargową, bo to też jest takie, mm -hmm. te, też jest, są linie papilarne. No mamy odciski linii papilarnych, czyli potocznie tak potocznie nazywane odciskami palców, no to samo mamy na stopach. Mm -hmm. tak? To są takie rzeczy potocznie uważane za niezmienialne. Albo za, albo które gdzieś tam niewiele, niewiele się zmieniają w czasie. No dlatego na przykład mamy to ucho na zdjęciu paszportowym czy dowodowym. Do tej pory jeszcze tak było, to że prawda. trzeba było je odsłonić. No i po to też robimy te, te paszporty czy dowody osobiste co 10 czy tam w, określonej, w określonym czasie, żeby te dane biometryczne, bo tu chodzi o tą biometrię naszego ciała, mm, odświeżać. Czyli no, gdzieś ewentualne zmiany, jakie zaszły w nas, no to, żeby, żeby to było widoczne, tak? No, połucho też się trochę zmienia, tak? Ono też trochę, trochę cały czas mm -hmm. rośnie. Gdzieś tam, w zależności od tego, czy jakieś kolczyki kobiety noszą bardzo ciężkie, no to mm -hmm. też będzie trochę opadać. Mm w większości przypadków to raczej nie znam, inaczej znam osoby, które faktycznie robiły sobie jakieś operacje ucha, niecelowo, żeby je... Raczej kiedy odstają za bardzo, prawda? Ale też popularne jest teraz to takie zrobienie tych elfich uszu, tak pewne subkultury, nie? Wow, faktycznie. Tak, sobie potrafią takie rzeczy robić. Albo robią, sobie naprawiają uszy, które na przykład mieli przez tunele, tak. Tak, to też. Chociaż tu akurat to jest mniejszy problem, bo chrząstka, która jest dookoła jest zachowana. Um, linie papilarne. Słyszałam, że są metody, żeby gdzieś spróbować je zmienić, ale to jest tylko czasowe, więc też mhm. można coś próbować, ale no to też nie jest zbyt popularne. Um. Zastanawiam się, jakby było z śladami czerwieni wargowej w przypadku osób, które powiększają mm -hmm. usta, czy wypełniają kwasem hialuronowym. Nie wydaje mi się to zmienialne, ale takich wyników badań jeszcze nie, nie było, albo no, nie, ja nie ja dotarłam, jest. no bo mm -hmm. faktycznie m, gdzieś ta ingerencja plastyczna, no nie powinna w moim odczuciu. Na pewno ale zmienia może... kształt, a może przez pewien czas na przykład te usta są na tyle naciągnięte. No nie, przykład... bo to są też mikro takie linie. Aha. Nie? W sensie to nie tylko te takie główne, które my Coś widzimy. Nie? Tak. Ym, no. Też pamiętam taką sprawę, tak. że, że przy napadzie na bank, czy na, na jakiś sklep w Stanach Zjednoczonych właśnie ktoś wybiegając uderzył w szybę mhm. chyba bokiem twarzy i po Małżowinie usznej roz, właśnie zidentyfikowano tak, człowieka. Tak. Mhm. No mamy jeszcze te wszystkie takie biometryczne metody, tak? Czyli to skanowanie siatkówki czy, czy tęczówki. No, to też jest raczej niezmienialne. No, to, to byłoby trudne do zmienienia. chociaż są przeszczepy, no, w przypadku osób chorych, ale no, to raczej jest dość. Myślę, że to jest to bardzo trudna operacja mm. i bardzo kosztowna, tak. i nie wiem, jakby można to było zrobić poza systemem, prawda? Żeby... No, dokładnie. Znaczy, myślę, że poza systemem da się to zrobić. Tak. Na pewno istnieją jakieś, mm. jakieś nielegalne sposoby, nie, nie. ale no, nie polecam osobiście. Mm, I na szczęście ko mało tak, kogo tak, stać chyba na tak. to. No to nie jest tak, jak w przypadku mm -hmm. Toma i raportu mniejszości, nie? że to Raczej tak można, nie, nie. nie, nie tak ale że... teraz na przykład chyba bardzo dużo się mówi o antropologii sądowej w takim, ale o identyfikowaniu osób żywych, bo pamiętam, jak jeszcze parę tygodni temu bardzo um, taki świeży był temat porównywania różnych zdjęć Władimir, Władimira Putina. Czy jest to sobowtór, czy jest to Władimir Putin i jedną z takich cech, którą najbardziej wskazywano, no to był, był podbródek i, i tutaj policzki, ale z drugiej strony nikt nie przy, nie, nie, właśnie nikt nie analizował tych uszu. Czy mhm. na przykład ty czasami masz takie zapędy do tego, żeby właśnie na przykład tutaj wydawać wyroki w sprawie tego, czy na przykład Władimir Putin to jest on, czy to nie jest on? W tej sprawie jeszcze, nie, w sumie nikt nie pomyślałam o tym, żeby to no. sprawdzić. No faktycznie, jego zdjęcia się czasami trochę różnią, tak. ale nie powiedziałabym, czy to jest, nie osądziłabym na, tylko mm -hmm. na podstawie tych zdjęć, czy to jest sobowtórz, czy nie. Mm, na pewno on też korzysta z jakiejś chirurgii plastycznej, no, bo mm -hmm. on się naprawdę y, jakby dobrze y, Tak, trzyma, on ma jak ponad 75 wiek, tak? lat, A tak, wygląda dużo tak. młodziej, więc tak. no, nie wydaje mi się, żeby to było gdzieś tam. Y, no, może być możliwe, jeżeli ma dobre geny, ale wydaje mi się, że gdzieś tam korzysta z, z jakichś drobnych zabiegów. Mm. Nigdy tego nie robiłam, ale zdarza mi się, na przykład y pamiętam, jak wyszedł ten serial Mandalorian, tak? Dobrze mm -hmm. wy wymawiam? Y I wszyscy się zastanawiali, bo na początku y cały czas miał ten hełm na sobie. Y I gdzieś tam krążyły memy, że może Keanu Reeves. A, okay. Ja tak pamiętam, że y nawet z moim mężem może rozmawialiśmy o tym, on mi pokazywał, to miałem mówię, nie, nie, on inaczej chodzi. Mm -hmm. Tak. Kiedyś było jakieś zdjęcie, gdzieś z, jakich, z mojego rodzinnego miasta też na mm -hmm. stronie internetowej była jakaś sytuacja, że ktoś gdzieś spadł z rusztowania i mm, był tłum ludzi. I ja mówię: Zobacz, tam była moja siostra z moją mamą. A Grzesie, mój mąż mówi mm -hmm. do mnie: ale Po czym ty poznajesz? Ja mówię: No, pomiednicy. Było, Osoby było, żywej je... pomiednicy byłaś w stanie... Znaczy, no, 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 nie, nie byłabym taka pewna w przypadku okay. kogoś, obcego. No, nie, kogoś obcego, czy w przypadku, nie wiem, gdybym miała opiniować na tej podstawie, ale gdzieś zwracam na to uwagę i jakby no, moją siostrę i moją mamę znam na tyle dobrze, że jestem w stanie stwierdzić, że tak. No plus jeszcze pewne ubrania, ale ona akurat nie miała tam żadnych charakterystycznych, że, charakterystycznych, żadnego charakterystycznego ubrania, tylko po prostu no, wiedziałam, że to jest moja siostra na, na tej podstawie. Nie? Nie Więc nie takie, wiem, takie rzeczy, no, czy wykorzystałabym to do opiniowania na potrzeby sądu, no, no aż tak nie, ale no, gdzieś takie sytuacje no, taki są. Taki masz szósty zmysł po prostu. Widzisz no, rzeczy, troszkę. których ktoś inny nie dostrzega. Nie, wiem, może nie, że widzę. Zwracam uwagę. Zwracasz to myślę, uwagę. że każdy mhm. by dostrzegł, gdyby odpowiednio zwrócił uwagę. Mhm. Nie wiedziałam, który to aktor grał, te, grał tą postać, ale wiedziałam, że to na pewno nie był Keanu Reeves, bo, bo oni chodzą inaczej. Coś niebywałego. Ale to właśnie chyba właśnie hud, stosunek... Um, ja, ja to kiedyś widziałam przy identyfikacji. Byłam na jakimś um, wy takim wykładzie czy warsztatach, właśnie z identyfikacji osób właśnie żywych, i to było w Poznaniu. E może to Ty prowadziłeś, a może. Nie, nie wydaje mi się. Okej, okay, ale byłam na takim. Właśnie byłam na, na grandzie i tam były dwie panie, które prowadziły takie zajęcia, mhm. i to było niesamowite, jak one pokazywały właśnie. Osoby, głównie tutaj mówimy o meczach nie? piłkarskich, mhm, i właśnie. Tak. Jak można zwracać uwagę na kogoś, kto ma czapkę, maskę, okulary, jest zamaskowany cały. Znam tą sytuację. No właśnie mm -hmm. I, i w jaki sposób potem się te osoby, na przykład kiedy wchodzą na boisko, mm -hmm. czy na, nie na boisko, tylko na stadion, na tych bramkach, a jeszcze wtedy nie są takie zakryte. No mm -hmm. i właśnie na przykład stosunek kości tej do tej, stosunek tam szerokości. Tak, no taka geometria naszego coś ciała. Coś niebywałego. Mm -hmm. I to, jest, to są cechy takie y, bardzo osobnicze. Dla, dla każdego z nas one są indywi indywidualne, czy jednak to są jakieś takie bardziej grupowe? Raczej powiedziałabym, że grupowe, mm -hmm. bo no, to jest tak jak z wysokością ciała. Możemy określić na przykład, że dana osoba na nagraniu ma, nie wiem, 1,80 m, no, czy tam 1,82 m, no ale ile osób na świecie ma 1,82 m, tak? Przez mój mąż. <laughs> no właśnie. No, właśnie, więc to jest taka grupowa pewna cecha, mm -hmm. tak? Dzięki temu możemy wykluczyć na przykład osoby, które mają, nie 1,70 albo 1,95 m, no tak. tak? To dzięki temu, jakby, możemy to zawęzić, ale to nigdy nie będzie taka cecha mm -hmm. indywidualna. No, podobnie jest z proporcjami. No, na pewno znajdziemy kogoś, kto ma takie proporcje jak ja, ty, czy, czy nasi mężowie, no to mm -hmm. to nie jest nie do wykonania, tak? Tak. Więc to są no, pewne rzeczy grupowe, które potem mogą pozwolić nam to zawęzić jeszcze bardziej, jeszcze mm -hmm. bardziej kolejnymi badaniami albo jakimiś kolejnymi y, sposobami. Mm -hmm. Więc no. Nawet takie zawężenie tej grupy zawsze pomaga. Czy ty, gdybyś dostała e, ludzką kość, jakąkolwiek przypadkową, to od razu wiesz, co to jest za kość? Co to jest za kość? Tak. Taka nawet najmniejsza. Zwykle. Coś niesamowite. Czy to jest dla mnie po prostu. E, bo ja się to nie, nie jest jakaś patologia? No to... właśnie. To, to, to tak. Natomiast nigdy nie jest, inaczej, może nie nigdy, ale w większości przypadków to nie jest tak, że jak ktoś mi na nie wiem, żebro, powiedzmy, to mm -hmm. ja będę w stanie powiedzieć, że które? to było, które mm -hmm. to też, ale na przykład nie jestem w stanie tak dokładnie określić, ale mogę powiedzieć, że to jest na pewno pierwsze, drugie, czy może ostatnie. Mhm. Pewne, pewne cechy są, które wskazują na to, ale nie jestem w stanie powiedzieć na przykład, czy to było męskie, czy kobiece. No, są metody, żeby to na mhm. przykład na podstawie pomiaru, bo są takie tabele, które mówią nam jaką długość średnio ma jaka kość dla kobiet, dla mężczyzn, mm, ale no to są uśrednione dane, to mhm. są tabele, które gdzieś tam no, zakres błędu też jest y, możliwy, mm, no bo za się bardzo wysokie panie, bardzo niscy panowie, no to, tak. to bywa różnie. Więc no, tego na przykład bym nie była w stanie zrobić na podstawie jednej pojedynczej kości, czy tam, nie wiem, na podstawie kości, nie wiem, mhm. garstka, No to byłoby trudne. Mogłabym ale przypuszczać, kość... ale to z takim prawdopodobieństwem, no niewielkim, no dwudziestoprocentowym mhm. na przykład, nie? Właśnie, bo na przykład kości nadgarstka to są jedne z tych kości, które się zrastają, prawda, z wiekiem. Nie. Nie? nie no nadgarstkiem możemy ruszać. Ale to, to nie jest tak, że się wiek kostny określa po nadgarstku, bo tam, że jest yy, ileś tam naście kości tutaj. Yy, ty, nadgarstek śródręcze tak, ale to chodzi w sposób o A. ich kostnienie, nie zrastanie się ze sobą, tylko proces kostnienia, wzrastania okay. tych kości. Nie? To cofam. No. <laughs> to cofam. A to jest bardzo yy, podobne w nazwie, mm -hmm. więc to się może mylić osobom, które nie są mm -hmm. gdzieś tam w tym... Wiem, bo akurat u mnie pamiętam, że miałam kiedyś takie badanie robione właśnie, że, że musiałam mieć prześwietlenie. A po jakich, po jak, jakie kości najbardziej są pomocne w identyfikacji, czy znaczy w stwierdzaniu płci? To które kości najbardziej mówią ci, mhm. że to czy to mężczyzna, czy kobieta? Czaszka i miednica. To są takie dwie grupy kości, które no, nie ma lepszych, jeżeli o to chodzi, jeżeli chodzi o płeć nasze czaszki, generalnie nasze twarze się różnią, tak? Mamy dymorfizm tak. płciowy, więc zazwyczaj te czaszki męskie są większe i takie silniej urzeźbione, mówię zazwyczaj, bo to też widziałam bardzo drobne czaszki męskie i bardzo dobrze zbudowane kobiece czaszki. Miednice też mamy różne, bo tutaj u kobiet jest to przystosowanie do porodu, tak? Czyli ta miednica kobiety będzie szersza, krótsza, w sensie niższa. Męska będzie węższa, dłuższa, kość krzyżowa będzie troszkę inaczej zgięta, w sensie u mężczyzn jest trochę bardziej podgięta, natomiast jeszcze takie wcięcie kulszowe, które ma inny kształt u kobiet i u mężczyzn. Wchód miednicy, czyli jakbyśmy tak spojrzeli komuś z góry w miednicę, mhm. też będzie się różnił. U kobiet jest bardziej owalny, taki okrągły, u mężczyzn ma bardziej taki kształt sercowaty, to właśnie wszystko są predyspozycje do rodzenia dzieci. Mhm. Kształt otworu zasłonowego, czyli taka... No, dziurka, po, dziurki po dwóch stronach spojenia łonowego, tak mm -hmm. jak sobie ktoś szkielet wyobrazi, no to tak jakby, mm -hmm. to tak najbardziej, najmniej profesjonalnie, ale najbardziej obrazowo, no to, to ich kształt też się różni, u kobiet będzie inny, u mężczyzn będzie inny spojenie łonowe, jego wysokość też będzie inna, kąt, który jest podłonowy, czyli jak się dwie kości łonowe łączą, mm -hmm. pod spodem jest, one idą na boki, więc ten kąt podłonowy też będzie inny, w zależności od tego, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. No, tych cech jest całe mnóstwo. Hmm, oczywiście to nie jest tak, że wszystkie kobiety będą miały takie miennice, mhm. no ale generalnie im więcej mamy cech do zbadania, tym lepiej, tak? Więc no, najfajniej jest jak mamy cały szkielet, no bo wtedy możemy mhm. sobie wszystkie te cechy porównać. Czy wykluczając na przykład badania genetyczne, w sensie badania DNA z kości, to gdyby na, na przykład zdarzały się groby masowe, prawda? Mm -hmm. I na przykład, czy na pierwszy rzut, czy może nie na pierwszy rzut oka, no bo to raczej tak trudno, ale na przykład jesteś w stanie wykluczyć, że kość należy, że na przykład widać, że czyjaś kość nie należy do kogoś? Jeżeli na przykład nie ma dużej różnicy takiej właśnie we wzroście, w płci, to na przykład może być tak, że że te kości są. No właśnie to mhm. będzie trudne, to będzie trudne, mhm. bo to znaczy teraz też tak, ja sobie wyobrażam tak, w sensie w głowie mam to takie wyobrażenie, jak, jak wyglądają takie groby masowe. Ja akurat nie miałam tej okazji pracować przy czymś takim, no ale byłam też na wykładach Ewy Klonowskiej, która mhm. pracowała w Bośni. Zresztą sama zapraszałam ją na studiach, na konferencje, żeby nam o tym poopowiadała. Widziałam, jak pracowano, jakie metody, jakich metod używano przy okazji identyfikacji żołnierzy wyklętych, nawet tutaj w, w, w Warszawie. Mhm. Więc to jest też tak, że odsłaniając taki grup, no bardzo często te osoby są pomieszane trochę, jak to dr Klonowski określa, trochę jak nitki spaghetti. Ale no jesteśmy, chociaż w, większy, w mhm. części przypadków, w stanie na podstawie ułożenia tego ciała i, i określenia jeszcze na etapie, kiedy mamy. Kiedy mamy, odsłaniamy dopiero ten grób, określić, które, które, które kończyna na przykład należy do którego szkieletu, to można to zaznaczyć. Część osób pracuje właśnie w taki sposób, że na przykład z kolorami sobie oznacza kości z jednego szkieletu, i tak powoli, powoli, to się wyciąga, wtedy jest dużo łatwiej. Jeżeli jest duża różnica w wysokości ciała, czy gdzieś tam w, jest różnica płci, no to, 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 to rzadziej występuje w przypadku grobów masowych. No to tak, bo zazwyczaj jest... są żołnierze. Mhm. No ale jeżeli występuje jakaś różnica w budowie ciała, w wysokości ciała, no to wtedy jest dużo łatwiej. Mm. No, wtedy, wtedy jest na pewno łatwiej. No, jeżeli to byłaby taka osoba o tej samej wysokości ciała, no to byłoby zdecydowanie trudniej. Są cechy, które gdzieś tam mogą sprawiać, że będziemy przypuszczać, że to jest ta, ta osoba, czy, czy tej osoby, a nie kogoś innego, no, ale badania genetyczne to jest jednak to, to 100%. Nie? W Twojej książce jest rozdział. Znaczy jest kilka takich podrozdziałów. E, jeden to jest um, Dante Alighieri, Maria Magdalena, Święty Mikołaj. E, czy potrafisz, e, potrafisz, ty oraz inni badacze właśnie odtworzyć twarz? Bo jakby kości, no, to jest to, to jest ten to szkielet, no, po mhm. prostu wieszak, na którym się całe ciało zawiesza. Na jakiej podstawie y, robi się rekonstrukcję czyjejś twarzy? W ogóle ciała, no to też takie. Generalnie to jest, jeżeli chodzi o twarz, to możemy powiedzieć, że tak w dużym skrócie, to jak wygląda nasza twarz, to jest mm -hmm. korelacja między kośćmi naszej czaszki i mięśniami, które mm -hmm. na niej są. Tak. Więc no jakby ta korelacja, jeżeli, jest jeżeli nam jest znana, no nam jako antropologom jest, no to możemy na tej podstawie odtworzyć, tak? No bo czaszka jest takim rusztowaniem. Widzimy, mhm. gdzie się przyczepiają, wiemy, gdzie się przyczepiają poszczególne mięśnie. Oczywiście każda czaszka jest trochę inna, ale mhm. widzimy te miejsca przyczepów i na tej podstawie możemy odtworzyć wygląd danej osoby. I w, jak, w jaki sposób on jest, w jakim procencie, nie wiem, adekwatny? Tutaj jest właśnie to, chciałam pokazać takie ilustracje. Tak, to była specjalnie na potrzeby książki wykonana rekonstrukcja, no. żeby właśnie nie wykorzystywać żadnych sądowych, tak. czy, mm -hmm. czy jakichś innych. No tutaj jeszcze drukowaliśmy to na drukarce 3D, którą mamy w domu. Mój mąż brał udział w całym tym procesie, bo faktycznie pomagał mi opotografowywać tą czaszkę, a potem drukował ją jeszcze, że była wydrukowana w trzech częściach, czyli żółwa osobno jest. i dwie. Tak. tak, i dwie części czaszki, no to to sklepienie też jeszcze przyklejał Także no to jest skomplikowany i długi proces, a jeżeli chodzi o dokładność, nie ma dokładnych badań, które nam mówią, że to jest nie wiem, 70% 80%, ale w ogóle z definicji rekonstrukcja mhm. to jest najbardziej prawdopodobny, przybliżony obraz twarzy człowieka za życia, więc to nigdy nie będzie zdjęcie. Jeszcze chyba mi się nie zdarzyło, żebym w ogóle, nie tylko ja, ale żeby ktokolwiek zrobił te, tak idealną rekonstrukcję, mm -hmm. jak zdjęcie danej osoby. I na to wpływa bardzo wiele czynników. Mm -hmm. Na to wpływa wiek osoby. No bo każdy z nas, jakby, no, procesy starzenia niby są nam zdane, ale na to wpływa tak wiele czynników, no środowisko chociażby, tak? To czy dbamy o siebie, czy nie wiem, palimy papierosy, mm -hmm. czy... Jak się odżywiamy. Tak, dokładnie czy stosujemy kremy z filtrem, no to też będzie mm -hmm. na przykład zależne. Inna kwestia masa ciała, tak? Zupełnie inaczej wygląda dana osoba, kiedy będzie miała nadwagę, a kiedy będzie miała niedowagę. Zwykle bierzemy takie uśrednione dane do tych tabel grubości tkanek. Chyba, że widzimy po, po jakichś tam cechach szkieletu, że faktycznie ta osoba mogła być niedożywiona, albo że na przykład mogła być, cierpieć na otyłość. A po czym widać niedożywienie na przykład? Są takie elementy, takie patologie kostek, nazywamy, mm. które wskazują na, na niedożywienie u dzieci. Są to na przykład linie Harissa, to jest widoczne na rentgenogramach. To są takie po prostu linie przerostu krząstki, bo krząstka sobie mm. rośnie troszkę, troszkę wolniej, jakby na nią działa środowisko niż na tkankę kostną i tam się tworzą przerosty. Jest taki przerost porowaty, który się w okolicy oczodołu mm. um, ujawnia, to się nazywa cribra orbitalia. No, trudno jest mi okre pokazać, jak to wygląda. To są takie Rozumiem. po prostu dziurki, jakby mm -hmm. takie... Takie, takie. takie, mm. takie jakby, jakby sitko zrobione na górnej granicy oczodołu, tutaj nad oczodołem czasami to tak mniej więcej wygląda. No jest, jest trochę takich wskaźników, więc jeżeli widzimy coś takiego, no to przypuszczamy, że osoba była albo długotrwale, Niedużymy. albo przez długi czas, dłuższy czas co najmniej niedożywiona, no wtedy można wykorzystać te, te grubości tkanek dla niższego BMI. Więc to z takich rzeczy, które są związane w ogóle z taką naturą, powiedzmy. No ale jeszcze. Są sytuacje, no zwłaszcza teraz, współcześnie, tak, że no, kobiety, panowie zresztą też poprawiają sobie urodę. Tak? Mhm. Nie, ja akurat nie miałam takiego przypadku, ale no przypuszczam, że jeżeli pani na przykład sobie powiększała usta, no to będzie wyglądała zupełnie inaczej, albo zoperowała sobie chociażby. A to no, jest kompletnie z... nie do uchwycenia z, tak. ze szkieletu, prawda? Tak, dokładnie. Albo gdzieś tam naciągała sobie skórę powiek, nie? No, to, to też jest inna kwestia. Jeszcze in, inny element, który wpływa na dokładność rekonstrukcji, to jest to, że nie wszystkie elementy jakby są tak. związane z budową kości, bo y, czerwień wargowa, czyli usta, tak mm -hmm. po te, po, po, po te, po, powszechnie nazywane no to nie, to nie jest skorelowane z budową kości. Oczywiście są sposoby, żeby to wyznaczyć, bo tam się wyznacza kąciki ust, tam w okolicach kłów, mhm. na, dół, na, na wysokość zębów, czerwień wargową, to tak mniej więcej są takie podstawowe rzeczy. Nos. Nasz nos też nie jest taki do końca, mhm. widzę, że ruszasz nosem właśnie tak, od razu, <laughs> jak o tym mówię. Są podstawowe też czynniki, tak, żeby mhm. wskazać, jak, jak szeroki był, czy, czy był prosty, w sensie, czy Tutaj ta część, którą mamy, czy czubek był prosty, szedł do góry czy w mhm. dół, po kolcu nosowym na przykład, czyli takim elemencie kostnym, który mamy tam pod spodem, taki twardy. Mhm. No, no to jak on idzie w górę, w dół albo prosto, no to w zależności od tego, potem się przeprowadza linia, ale to też jest tak, że to. Tutaj dużo zależy od plastyka, czy od anatoma, czy od antropologa, który tą rekonstrukcję przeprowadza, mhm. jak to dokładnie będzie wyrażone. No bo jeżeli chodzi tutaj o, o twarz, o okolice, nie wiem, policzków chociażby, no tutaj ta zmienność jest dużo mniejsza no tak. niż właśnie w przypadku na przykład nosa. I my zawsze tworząc rekonstrukcję mówimy, że to jest przybliżony wygląd, że może się zmieniać, może gdzieś mhm. być trochę inaczej. Co ciekawe, bardzo ważne, że jeżeli chodzi o rozpoznawalność, żeby rekonstrukcja miała uszy. Bez uszu jest dużo trudniej rozpoznać osobę na rekonstrukcji niż z nimi. To, to faktycznie jedne z badań naukowych udowodniły, że pokazując te same rekonstrukcje bez ucha, mhm. jakiegokolwiek, ona nawet nie musi być identyczne. Po prostu ważne, żeby było, żeby gdzieś był ten składnik twarzy naszej i naszego wyglądu. To, to są takie kwestie. No, robiąc komputerowe rekonstrukcje, no to możemy jeszcze zrobić kilka wersji, tak? z, różny, z, mhm. z różnym BEMI, czy z różnym kolorem oczu, włosów. No, to no, fryzura jest w stanie wiele zmienić, nie, tak, kolor włosów tak. i tak dalej. No jakbym chciała teraz włosy na całkiem krótką, no, to też bym inaczej wyglądała, nie. Więc i, i nie wiem, czy ktoś mnie pozna. A -a. No, jest jeszcze taka metoda. Też względnie nowa, ale też wykorzystywana fenotypowanie DNA, czyli możemy odczytać nasz fenotyp, tak, jaki był kolor oczu, jaki był kolor włosów, no ale to też jakby nie jest do końca adekwatne, no bo może być faktycznie tak, że. Ja, ja sama noszę zielone soczewki, a mam takie raczej szarozielone zielone oczy i, mam, i farbuję włosy już od tylu lat, że ja nie wiem, czy może jeszcze moja przyjaciółka i moja mama... Który... Czy ktoś cię tak, pamięta z naturalnymi? Tak. Mm -hmm. Może mnie jeszcze pamiętają w naturalnym kolorze włosów, ale generalnie no, większość ludzi, którzy mnie znają, to już mnie znają w tej mm -hmm. wersji, więc mm -hmm. no, nie wiem, czy nawet by rozpoznali mnie w tym naturalnym kolorze włosów. Ja teraz mam taką y, historię, że ja sporo straciłam wagi i jeszcze właśnie wróciłam mm -hmm. do naturalnego koloru i naprawdę, jak nawet czasami y, takie osoby, które mnie znają, to gdzieś tam cały czas w głowie mają tam tamten wygląd, gdzie ja miałam długie blond włosy, mm -hmm. byłam większa i po prostu na staję gdzieś tyłem i, i ktoś mnie w ogóle nawet, nawet nie skojarzy, że to mogę być ja, więc to też takie... Mm -hmm. y, a twarz jest cały czas ta sama, nie? Czy no, no, trochę tam się, y, trochę się no, różni. Nie, niekiedy mm -hmm. się zmienia, ale to nadal nie jest aż tak, żeby nie rozpoznać osoby, mm -hmm. no to, to są takie sytuacje. A takie cechy, które różnią rasy, w, w takie właśnie na przykład w czaszce czy w mm -hmm. szkielecie są? Czy... No, w ogóle poruszałaś słowo rasy i to jest też taki dość, o, powiedziałabym, e, e, taka kość niezgody między antropologami, czy mówimy o. o rasach, czy mówimy o odmianach, bo część mówi o rasach, część mówi o odmianach. Ja mówię e, o tym, że na przykład ktoś jest rasy, tak, tam, tak, nie tak, wiem. Tak. Kaukazo tak, tak, kaukazoidalnej na przykład i tak dalej. E, to jak najbardziej, w sensie to jest poprawne, tylko mówię, że jest jeszcze okay, taki spór ciekawe. między antropologami, nie tylko wynikający z kwestii kulturowych, mhm. ale też z kwestii biologicznych. No, przepraszam, to już się nie będę zagłębiać jakoś w, w tą kwestię, ale tak, no, ja używam takiego stwierdzenia pochodzenia etniczne, bo to o, jest takie mm -hmm. neutralne, jeżeli tak. chodzi o środowisko i naukowe i. Mm -hmm. y i gdzieś tam zewnętrzne, no bo teraz też bardzo dużo o, tych, o tej rasie i o, tych, o tym wszystkim się mówi, więc pochodzenia etniczne, tak, jak najbardziej. Czaszka bardzo mocno nam o tym może powiedzieć. Kształty oczu dołów, kształty żuchwy, mhm. ułożenia zębów w czarce, tak, no bo na przykład osoby ciemnoskóre często mają prognatyzm, nie, czyli tak bardziej wysuniętą do przodu tą mhm. część, mhm. tą część twarzy, Zębań. żuchwy. Mhm. Doły też mają inne kształty. Troszkę czaszki się też różnią, jeżeli chodzi o długość, wysokość, o te proporcje. Mm -hmm. Trzeba byłoby to zobaczyć, żeby. Na, na, tak, w sensie nawet, nawet raz, żeby zrozumieć, o co chodzi, bo jak tak będę to opisywać, mm -hmm. to sobie tak tego Rozumiem. nie wyobrazimy. Mm -hmm. Ale tak, to jest możliwe do zrobienia. No to jest fascynujące. A czy to jest. Może nie wiem, czy to, czy to pójdzie, ale czy to jest na przykład prawda, że y, nie wszystkie. Y, jakby właśnie te grupy etniczne mają tak samo na przykład ułożone zatoki w czaszce? Znaczy w ogóle, jeżeli chodzi o zatoki, to no. one są indywidualne. Ich kształt jest indywidualny. Każdy z nas ma inny. I to jest trochę jak odcisk palca też. To też nam pomaga w identyfikacji. Oh, wow. też, też można identyfikować na podstawie zatok, jeżeli mamy na przykład takie mhm. zdjęcie do porównania. Teraz wykonuje się częściej tomografię. No, kiedyś się robiło zdjęcie RTG, ale nawet jeżeli mamy nie wiem, zdjęcie RTG i tomograf komputerowy, no, mm -hmm. za zawsze coś y y można porównać i, i ten kształt jest unikalny dla każdego. Y zatok czołowych czy przynosowych też nie mają np. osoby z zespołem Downa. U nich się po prostu nie mm -hmm. rozwijają, bo mm -hmm. to też nie jest tak, że my się rodzimy z zatokami. One się wykształcają dopiero w wieku roku, półtorej, dwóch, to tak mniej więcej. A w pełni rozwijają się tak w okolicach czterech lat, jak, ma, jak mamy około cztery lata. Więc ten proces ich tworzenia się też jest dość długi. Więc no, to tutaj w niektórych wadach rozwojowych właśnie, tak jak na przykład w dawna mogą nie występować. Ale faktycznie no, ich kształt jest indywidualny, więc na tej podstawie też można identyfikować ludzi. Człowiek, gdy się rodzi, ma ile kości? To zależy. Naprawdę? Znaczy, może nie tak to zależy, bo dorosły ma 206 i teraz, kiedy się rodzi, ma tam około 300, powiedzmy, tak? Potem jest ich jeszcze więcej na okre w okresie nastoletnim, i tak dalej, bo to wszystko zależy od tego, na jakim etapie rozwoju jesteśmy w ogóle. Coś niebywałego. No bo my zmieniamy, można powiedzieć, liczbę kości, tak? Chociażby tak. z uzębieniem, z, tak? No mhm. bo przecież mamy mleczne i stałe i w przypadku stałych, no to mamy więcej zębów, tak? W przypadku chociażby zrastania się nasad i mhm. e, trzonów kości. Niektóre kości składają się z kilku części, tak? A nie z, a nie z dwóch czy trzech. Czaszka, tak? A sama Która... czaszka jest zespołem kości, prawda? Tak, Też dokładnie. Tak mhm. No przecież na początku, jak się rodzimy, te kości czaszki są malutkie, tam pomiędzy nimi są te ciemiączka, mhm. które pomagają, y, są po to, żeby ta czaszka mogła... Sobie... W sensie, żeby ten mózg mógł sobie rosnąć, czaszka będzie się tam dostosowywać do tego kształtu. Są też wady rozwojowe, w których ta czaszka się zarasta za szybko. co się nazywa kraniosynostozy. W niektórych mm -hmm. przypadkach w, w łonie matki. Jeszcze się to zaczyna, w niektórych przypadkach e, krótko po porodzie, wtedy trzeba przeprowadzać operację, bo czaszki są zdeformowane, no i mózg też nie może rozwijać rosnąć, się tak, mm -hmm. jak powinien. No, więc to wszystko zależy, no ale też mamy pewne predyspozycje, takie indywidualne, pewne takie, no, mo można powiedzieć, patologie, ym, zmiany, tak? No Na przykład yy, kość guziczna, tak? Można mieć yy, standardową liczbę, a można mieć o jedną czy dwie więcej, tak? Albo nawet kilka więcej, no bo to też jest, yy, znam osobę, która w jednym z palców ma cztery paliczki, nie trzy. I to jest. Ma cale... normalny palec taki Tak, tak, by? tak. Tylko ma, ma cztery paliczki, Coś... nie? Więc to wszystko zależy. Niektórzy mm. mają nadprogramowe zęby albo nie mają mm. wcale niektórych zębów. No Ja się dowiedziałam rok temu, że moja mama w ogóle nigdy nie miała czwórek. Po prostu się nie tak, zakochała. Ja mam nigdy. znajomego, któremu się nigdy nie. To się jakoś nazywa za, za, za... zawiązki. Zawiązki, właśnie, że nie miał na dwóch tych dolnych. Mm -hmm, dokładnie. No, i moja mama nigdy nie miała czwórek, jak jej wypadły mleczne, no to związków stałych nie. nie miała. ja byłam bardzo zdziwiona, bo ja, ja, to, pamiętam to doskonale, bo siedzieliśmy, to były święta, siedzieliśmy z naszymi przyjaciółmi przy stole. Ja, moja mama mówi o tych czwórkach, ja mówię, jak to? No przecież, jakbym cię miała zidentyfikować, to ja bym po prostu nie trafiła, powiedziałabym, że to nie te. O kurcze. No właśnie, to teraz powiedz mi takie rzeczy, bo jak się um, słucha treści kryminalnych, ogląda się serialy, filmy, czyta się książki to w człowieku pojawia się taka potrzeba... Przynajmniej we mnie, ale też widzę to po, po swoich słuchaczach, że na przykład ymm, chcą być zidentyfikowani po śmierci, gdyby coś im się stało. Mhm. To, co Twoim zdaniem jest bardzo ważne, żeby, jak zostawić taki ślad po sobie, żeby taką teczkę, nie wiem, co, cokolwiek, no bo na przykład pytanie, które też często dostawałam, jest takie chyba trochę wzięte właśnie z zagranicy, że jak identyfikują zwłoki, no to nagle idą do dentysty, mają rentgen, mało który. Czy może nie mało który Polak, ale to jeszcze nie jest tak, że jest jakaś ogólna baza, nie wiem, rentgenu, wiesz, jamy ustnej. też nie każdy sobie to robi, bo nie leczy się ortodontycznie. Może to leczenie dentystyczne jest, też jest takie podstawowe. I właśnie ludzie mają takie poczucie, że nie, nie byłoby ich w stanie, nie można by ich było tak łatwo zidentyfikować, no bo nie zostawiają po sobie tych śladów. No właśnie, no z tym... To co z, zrobić? W tej kwestii tych redgenów, no nie, nie ma bazy danych. Mm -hmm. Nie ma bazy danych też jakichś innych cech, które gdzieś tam byłyby potrzebne. A szkoda, bo może to by ułatwiło. Jeszcze mamy ten problem, że no, zdarza się, że często zmieniamy stomatologów, dentystów, ortodontów, bo tu nam coś nie pasuje, tu było za drogo, a może tutaj pójdę, bo jest szybszy termin. Mm -hmm. I ta dokumentacja też jest taka Was rozlana. Jest to, mm -hmm. A nasi bliscy też często nie wiedzą, że na przykład no, ktoś chodził do tego, Dentysty albo innego, tak? No bo mhm. nie zawsze się przecież spowiadamy, do którego dentysty chodzimy. Albo że robiliśmy sobie, nie wiem, zatok, bo nas bolały, no bo to takie bez znaczenia, mhm. niektórym się wydaje. Um, ja słyszałam kiedyś, bo ja sama nigdy nie myślałam o tym, żeby zbierać takie dane. Ale słyszałam i czytałam kiedyś o sposobie dr Sublak, która też wydaje zresztą książki antropologiczne o antropologii, jest antropologiem sądowym w Szkocji, jak dobrze pamiętam. I ona dla wszystkich swoich córek zrobiła takie teczki, mhm. w których włożyła właśnie dokumentację z grupą krwi, włos z cebulką, czy tam kilka włosów, mleczaki, jeżeli miała to właśnie jakieś mm -hmm. zdjęcia rentgenowskie i um, zrobiła zdjęcia zmian takich skórnych, to znaczy jakichś pieprzyków, mm -hmm, blizn charakterystycznych, charakterystycznych mm -hmm. um, na, na ciele, kiedy jeszcze oczywiście jakby te dzieci nie były małe i, i mogła im zrobić takie zdjęcie, nawet nie chodziło o jakieś zdjęcia z daleka, tylko właśnie z bliska, gdzie one są, z opisem, po której stronie. I tak dalej. Więc no, może to jest jakiś sposób faktycznie, mm -hmm. żeby to zrobić. Um, no, mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że dobrym sposobem na analizę DNA jest szczoteczka do zębów. No bo faktycznie tam zostawiamy za każdym razem swoje DNA. No, myślę, że to raczej każdy sporo, posiada. Nie? tak, mm -hmm. mm, Raczej każdy posiada. I o ile nie używamy z kimś tej samej, no to nie powinno być mm -hmm. problemu. No, szczotka do włosów, no tam też znajdziemy jak, jakiś włos. To, to też nie jest tak, że totalnie nic nie ma. Gdzieś tam mhm. zawsze można do czegoś dojść, natomiast no, nie ma bazy danych, która by to gdzieś weryfikowała, więc y, zawsze do, y, jakby, zawsze y, mamy problem, kiedy nie ma osoby, która mhm. gdzieś zgłosiłaby zaginięcie osoby w tym wieku, czy, y, mhm. czy y, o takiej wysokości ciała, y, takiej płci określonej, y, żeby po prostu to porównać, bo od czegoś Trzeba zacząć. Nie? No właśnie, bo często się spotykamy z tym, że na przykład na jakimś miejscu, nie wiem, znalezienia zwłok czy zbrodni, jest zabezpieczony materiał DNA, ale brakuje tego porównawczego, prawda? Mm -hmm. Czyli tego, który jest w bazie danych. Ja kiedyś myślałam, żeby na przykład obowiązkowo pobierać od ludzi DNA żeby je gdzieś chować w jakiejś bazie, albo na przykład robić taką ogólnopolską bazę, no w sumie jest w biurach paszportowych, nie? Odcisków mm -hmm. palców. Czy Twoim zdaniem na stworzenie takiej bazy jest ok? Czy byłoby ok i byłoby przydatne? Czy to jednak skutkowałoby tym, że jednak zbieranie takich danych jest w jakiś sposób dla nas niebezpieczne? To znaczy tak, no właśnie. Byłoby przydatne, oczywiście, mm. z punktu widzenia antropologii, czy medycyny sądowej, no Super. zawsze fajnie. Mm -hmm. Ale no właśnie, kwestie etyczne, kwestie bezpieczeństwa, no to też yy, zakładam, że raczej te dane, powin jako dane wrażliwe, powinny być bezpieczne, no mm -hmm. ale bywa, bywa różnie. Um, też nie wiemy nigdy, kogo spotkamy na swojej drodze. No, właśnie. no Teraz trzeba byłoby rozważyć, co jest większym, mniejszym złem, albo co daje więcej pożytku. Mm -hmm. no? Czy to są sytuacje, w który, czy, czy więcej pożytku daje nam to zebranie tych danych i trzymanie ich w bezpiecznym miejscu, w bezpieczny sposób, w odpowiednich jeszcze warunkach, no bo to jest jeszcze inna kwestia. Tak. No i czy mamy na tyle zasobów, żeby stworzyć taką bazę danych, no bo ktoś to musi stworzyć, tak? Bo to nie chodzi tylko o pobranie tej, tych, no. tych danych, ale też o wprowadzenie ich do skatalogowania i, i tak dalej. Więc no tutaj no, trzeba się zastanowić nad plusami i minusami. No, z punktu widzenia antropologii i medycyny sądowej, tak, to by było przydatne. Jeżeli chodzi o kwestię porównywania materiału genetycznego czy, mhm. czy jakichkolwiek kwestii, no to zawsze jest największy problem z osobami bezdomnymi, bo zaginięć tych osób raczej nikt nie zgłasza. Mhm. Jeżeli znajdziemy ciało czy szkielet takiej osoby. No to bardzo często zdarza się, że mimo prób, mimo gdzieś tam publikowania wizerunku prawdopodobnego, pochodzącego z rekonstrukcji, no że gdzieś tam nie, nie dojdziemy do tego, kto to mhm. jest. Bo nawet jeżeli ktoś rozpozna taką osobę, ktoś z jego znajomych, a też bezdomnych, no to oni nie będą chcieli zgłaszać na policję, skąd wiedzą, kto to jest, gdzie go poznali i tak dalej, bo obawiają się, mhm. że albo sami będą wzięci za podejrzanych, albo po prostu, że oni będą mają mieć zaaufanie. problemy. Mhm. Ja kiedyś byłam w szoku, kiedy weszłam właśnie na stronę policji, bo to jest tak, też taka informacja chyba dla wszystkich, że mhm. z, jest, są właśnie zdjęcia zwłok do identyfikacji, takich nikomu nieznanych. Mhm. E, i, I po prostu też widać po tych zwłokach, że to są raczej osoby bezdomne. To widać po zaroście, jakby po, po całej. Mhm. Zresztą to są osoby właśnie. Które bardzo często są odnajdywane niestety zimą albo wczesną wiosną, późną jesienią w różnego rodzaju pustostanach, bramach. Strasznie to jest trudne, i, i taki Tak, przykre. To jest, to jest no. trudny temat. No wiosna to jest w ogóle taki moment, kiedy się robi ciepło, że faktycznie z znajdywanych jest sporo szczątków czy ciał mm -hmm. w zależności od y, stanu rozkładu, y, bo po ziemie ludzie po prostu zaczynają wychodzić na spacery gdzieś dalsze i zapuszczać się w miejscach, tak, w których albo w zimie... grzybiarze tak, jesienią, tak, prawda? Tak, tak dokładnie. Mm -hmm. No, niestety, ten problem osób bezdomnych jest, jest, jest duży, bo faktycznie niewiele znam spraw, w których faktycznie rozwiązano, znaleziono tożsamość tej osoby. Mm -hmm. To zwykle są sprawy, w których ta osoba opuściła dom, ale miała jakąś rodzinę i gdzieś była jakaś. Konflikt, e, czy Albo konflikt, mm -hmm. ale gdzieś było, była jakaś utrzymywany albo utrzymywany kontakt, albo jakaś próba utrzymania kontaktu, no gdzieś tego, tego rodzaju sytuacja. Mhm. Mm Wtedy dochodziło Wtedy, do identyfikacji. Tak, tak, okay, w innych przypadkach to raczej nie. No sama mm. z, pamiętam sytuację. Moja koleżanka jeszcze w czasie studiów licencjackich podjęła się próby rekonstrukcji czaszki, takiego właśnie zmarłego, Przypuszczano, że jest to osoba bezdomna. No mimo prób do tej pory nie odnaleziono, nie stwierdzono kim jest ta osoba i nie odnaleziono nikogo, kto by, prawdopodobnie mógłby go znać. Mhm. No, stąd też przypuszczamy, że stąd i z paru innych wskazówek, że to była osoba bezdomna. No i nawet jeśli ktoś zna tą osobę, no to niestety. Mhm. Bardzo smutne. Na koniec chciałam Cię zapytać o pytanie, czy zadać Ci pytanie, które się chyba najczęściej pojawiało. Mianowicie, jest taki serial jak Kości. Mm -hmm. I to jest chyba taka baza wiedzy dla zwykłego człowieka, na czym polega praca antropologa sądowego i czy faktycznie praca antropologa sądowego, czy Twoja praca wygląda tak jak w serialu Kości? Nie. Nie, to co to się różni? mogła odpowiedzieć jedną słowem, to odpowiedziałabym nie. Różni się bardzo dużo rzeczy. Zaczynając od tego, że my no, nie prowadzimy śledztwa. Mm -hmm. tak? Śledztwo prowadzi policja czy organy ścigania mm -hmm. odpowiednie. My współpracujemy z policją. Tak? Policja kontaktuje się z nami bądź z zakładem medycyny sądowej, kiedy jest potrzebna, potrzebny antropolog, medyk sądowy, no, ktokolwiek taki, na miejscu na przykład ujawnienia zwłok. Kontaktujemy się z nimi, kiedy coś na przykład znajdziemy, albo wydaje nam się, że coś, że coś tam, że jakieś mhm. mamy wskazówki, ale to nie jest tak, że my z nimi biegamy i przesłuchujemy świadków i to, to, to tak nie wygląda. To po pierwsze. Zupełnie inna kwestia to jest, no, w serialu Kości to jest jeszcze względnie dobrze przedstawiona etyka zawodowa. Mhm. W wielu tych serialach jest generalnie dobrze przedstawiona etyka zawodowa. To się akurat zgadza bo części ludzi się wydaje, że to jest tak jak w tych filmach z lat 90. czy 80., że tam stoi sobie medyk z kanapką nad, nad zwłokami okay. i sobie śmieszkuje. No nie, nie, tak nie jest. Zawsze szacunek do, do zwłok, do szczątków. Tego samego uczy się też studentów. Zawsze. No bo zmarły człowiek nie jest w stanie się obronić, tak? To my musimy stanąć w jego obronie i to, to, to my tam po to jesteśmy. Więc etyka zawodowa tam jest dobrze pokazana. My oczywiście no, rozmawiamy, przeprowadzając sekcję czy gdzieś tam analiza antropologiczna. No nie da się pracować w zupełnej ciszy. Czasami rzucimy jakimś żartem, ale to nie są żarty związane z, z tą osobą. Z tą osobą. No, na to sobie, na takie rzeczy sobie nie pozwalamy. No, we wszystkich miejscach, w których zdarzyło mi się być związanych z medycyną sądową i antropologią, nigdy nie było takiej sytuacji, żeby ktoś, ktoś się tak zachowywał. A jeżeli próbował, no, to był bardzo szybko gdzieś tam sprowadzany do no, To pionu. jest bardzo pocieszające, że, tak. że, że jednak no, mimo, że osoby zmarłe już, to jakby zbyt wiele nie obchodzi, no ale ten szacunek jest taki... No, ten szacunek ważny to jest bardzo. coś, co się należy każdemu, tak? Nieważne, mhm. czy jest to osoba zmarła, czy, czy żywa. No z tym, że żywa osoba jeszcze się może obronić, nie? Mhm. A druga kwestia, no na pewno są jakieś miejsca, w których tego nie ma. No ale myślę, mhm. że to jest też ważne, żeby podkreślić, że faktycznie to jest, to jest ta rzecz, która się zgadza. Co um. też mi w ogóle powiedziałaś, nie wiem, no chyba mogę o tym powiedzieć, mm -hmm. że właśnie na przykład pewnych rzeczy nigdy nie powiesz, bo będziesz mogła mieć z tego tytułu problem na przykład, jeżeli tak. ktoś cię zapyta zapy o to, jak popełnić zbrodnię doskonałą na przykład i zatrzeć czyjąś tam, nie wiem, tożsamość na przykład, no to mm -hmm. nawet gdybyś, jeżeli posiadasz taką wiedzę, jak to zrobić, to nie, nie możesz się nią podzielić, prawda? Tak, to prawda, mm -hmm. to prawda. E, takich rzeczy zrobić nie mogę, no na, na nas krążą... E, ciążą. Mm -hmm. Przepraszam, krążą. Już za dużo mówię i mm -hmm. chyba, chyba się zapętliłam. E, ciążą konsekwencje prawne. Mm -hmm. Więc no, tego zrobić nie możemy. Wielu, o wielu rzeczach powiedzieć mhm. też nie możemy. To jest też duży problem, właśnie, jak się pisze książkę czy prowadzi bloga, tak jak w moim no, przypadku, właśnie. żeby nie powiedzieć za dużo, bo zawsze mamy świadomość, że no, oglądają i nas i słuchają tak. różne osoby i większość z nich będzie miała dobre intencje i nie będzie tego wykorzystywać w zły sposób, ale nigdy nie wiemy. Więc za dużo też powiedzieć nie możemy. Jeżeli chodzi o seriale kryminalne, no to tam w ogóle metody, które nie istnieją, też są wykorzystywane. Mm -hmm. Wyniki badań no w 15 sekund czy 30, mm -hmm. no to też jest tak. no, coś niesamowitego. Ja naprawdę chciałabym mieć tak szybko wyniki. Mm -hmm. to, to by rozwiązało tyle problemów momentami. Zresztą to każdy, kto gdzieś przechodził przez taki proces związany, czy z sekcją zwłok, z bliskiej osoby, to, czy z jakimiś badaniami, nawet, tak, mm -hmm. nawet histopatologicznymi, związanymi właśnie z chorobami, które, czy jakimiś onkologicznymi mm -hmm. podejrzeniami, no to doskonale wie, że no tak, to są tygodnie. To w przypadku medycyny sądowej takie czekanie na badania może trwać nawet 50 dni czy 60, bo to wszystko zależy od rodzaju badania. W większości przypadków preparaty trzeba wybarwić, potem odpowiednio wypreparować, czyli na odpowiednie fragmenty. Samo to zajmuje czas. Jaki jest twój ulubiony aspekt pracy twojej? Jaki etap tej pracy? No, mówiłyśmy o takiej papierkowej robocie. O tym, kiedy mhm. jesteś na miejscu, gdzie, gdzie są, gdzie jest jakieś ciało. Mówimy o tym momencie, kiedy składasz sobie je tam, powiedzmy, w całość, układasz te puzle albo właśnie wybarwiasz preparaty. No ja tego nie robię, to robią okay. już Aha, okay. pato, patolodzy, tak, mhm. mówiąc potocznie. Mhm. I preparaty zwykle są pobierane z sekcji zwłok, czyli na przykład, kiedy sądowy okay. taką sekcję przeprowadza. W moim przypadku rzadko kiedy, ja raczej daję ewentualnie fragment jakiejś do badań DNA, bo to, mhm. to jest raczej moja działka. Ale to, co najbardziej lubię, myślę, że to właśnie składanie puzzli. Ten, mhm. ten etap, w którym mam już oczyszczone szczątki i mogę je sobie ułożyć i popatrzeć, co, co mi powiedzą. Kim była ta osoba? Czy na co chorowała? Czy może gdzieś ma jakieś patologie kostne, albo które śmiercią, albo o urazie, albo nie wiem o jakichś, jakimś trybie życia konkretnym. Mm -hmm. to, to jest ten moment, takie odkrywanie zagadki. Czy jest jakaś sprawa, która nie daje ci spokoju po latach? Albo taka, nawet nie taka, którą się zajmowałaś, ale czy jest właśnie coś, co gdzieś tam czasami ci spędza sens, powiek? Y może tak, ja jestem młodym antropologiem, więc hmm. wielu inaczej. Widziałam sporo, ale na pewno jeszcze nie wszystko. Czy coś mi spędza sen z powiek? Jeżeli chodzi o sprawę, nie, ale zawsze spędza mi z sen fakt, że nie mamy jeszcze często dostatecznie rozwiniętych narzędzi, żeby w niektórych sytuacjach móc zidentyfikować hmm. osobę. Zwłaszcza w przypadku osób, które padły ofiarą przestępstw seksualnych. Hmm. A zwłaszcza, jeżeli to są dzieci, bo takie sytuacje też widzimy i to jest chyba gorsza część pracy, niż praca z materiałem szkieletowym, czy ze zwłokami, bo, bo to, to jest trudniejsze, moim zdaniem. I to jest takie frustrujące, ale ja generalnie staram się odcinać od pracy po pracy, staram się o tym nie myśleć. I co robisz po pracy? O, różne rzeczy. Dużo czasu spędzam z psem, to jest, zbierzaki, to w ogóle jest jedna z moich ulubionych form relaksu, czytam. Ostatnio pisałam mm -hmm. bardzo dużo, więc to też mi faktycznie pomagało się oderwać od, od myśli. Um, piekę, bo ja uwielbiam piec, więc piekę i gotuję jak, jak mam ochotę, w sensie jak mam na to mm -hmm, czas, mm -hmm. to faktycznie um, mogłabym piec non-stop. No, Takie ja przyziemne rzeczy raczej. Filmy oglądam, seriale. A zdajesz sobie sprawę, że wykonujesz zawód, który fascynuje mnóstwo osób? Powoli zaczynam sobie zdawać z tego mhm. sprawę. Tak, tak. Teoretycznie nie by jako człowiek ma to w głowie, ale dopiero jak zaczyna gdzieś mhm. o tym mówić, to faktycznie widzi, jak duża to jest liczba ludzi. No cieszę się, że mogę zainspirować w jakiś mm -hmm. sposób, tak? Może pokierować na ten, na tą dziedzinę nauki, pokazać, że to wcale nie jest takie trudne, że w ogóle tych dziedzin związanych z naukami sądowymi jest mnóstwo i można sobie wybrać mm -hmm. taką, która będzie interesowała kogoś najbardziej, no bo to wcale nie jest centropologia. Twoja historia jest dla mnie niezwykła, chociażby z tego względu, że tak sobie dzisiaj myślałam, co by było, gdybyś tę maturę zdała, na przykład, że, żeby ci tych punktów nie zabrakło? Poszłabyś na tę medycynę, nie poszłabyś na to spotkanie koła naukowego? Ciekawe, co cię robiła. Ja też się tak czasami na no. tym zastanawiam, ale tak się zastanawiam, a może faktycznie wybrałam no. sądówkę. No właśnie, może Bo by to... Może to. może, może by tak było, nie? Może gdzieś faktycznie z, w tym kierunku bym poszła. Nie wiem. Dla mnie jesteś Tego super bohaterką. Jesteś naprawdę, masz, masz dla mnie super moce i, i bardzo Cię podziwiam. Wszystkim bardzo polecam książkę, książkę Moniki Zbrodnie odczytane z kości. Tajniki pracy antropolożki sądowej i w ogóle antropologii sądowej. Polecam też obserwować twojego Instagrama, czytać bloga. Bardzo ci dziękuję, że mnie odwiedziłaś. Dziękuję e, jeszcze raz za zaproszenie. Wielka przyjemność, naprawdę. I, I trzymam kciuki, żeby nauka tak szybko się rozwijała, żebyś mogła dopadać złych ludzi. I myślę, że to jest najlepsza puenta chyba, w ogóle to może nawet być tytuł tego odcinka, czyli powiedzenie twojej babci. Bać się można żywych, tak, to a nie prawda. zmarłych. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.